Dobrej pory doby. Hiszpania. Półwysep Iberyjski w VIII wieku został podbity przez Maurów, ale osiedliwszy się w Hiszpanii, szybko stracili swoją wojowniczość i zaczęli się zajmować kupiectwem. Uważa się, że wielu z nich już wtedy chodziło po podwórzach i krzyczało: szmaty, stare szmaty kupuję. To było apogeum rozwoju hiszpańskiego kalifatu. Następnie ustała dynastia Umajadów i kalifat podzielił się na drobne państwa – Grenadę, Sewillę, Walencję i inne. Częściowo o tym wydarzeniu opowiada znany wiersz w pamiętnych linijkach – od Sewilli do Grenady w ciemnym półmroku nocy. Mowa o serenadzie Don Juana z poematu dramatycznego Aleksieja Konstantynowicza Tołstoja, Don Juan, która popularność zyskała dzięki wzbogaceniu muzyką Piotra Czajkowskiego w 1878 roku. Na marginesie dodajmy, że arię tę lubi podśpiewywać bohater powieści Psie serce Bułhakowa, profesor Preobrażeński. Zainteresowani mogą te linijki usłyszeć na każdym charytatywnym koncercie w Petersburgu. Ten podział był uczyniony przez historię po to, by ułatwić chrześcijanom, niestety oni byli katolikami, przypis Zajułowajskiego, walkę z Maurami. I rzeczywiście, arabskie państewka jedno za drugim zaczęły przechodzić w ręce chrześcijańskich monarchów. Najbardziej stanowczą wojnę z Maurami prowadzili Kastylijczycy. Najsłynniejszym rycerzem w tej walce był Rodrigo Diaz, bardziej znany pod pseudonimem Cyd. Cyd to ulubiony bohater hiszpańskich piosenek, więc wielki błąd popełniają ci, którzy mylą Cyda z Cydrem. Aragoński król Ferdynand II, nazwany katolickim, ożenił się z następczynią kastylijskiej korony Izabelą. To położyło fundament pod Królestwo Hiszpanii. Ferdynand zdobył Grenadę, ostatnią ostoję muzułmańskiego panowania. Wspaniałe miasto oddano na rozgrabienie. Ferdynand spał i widział jednolitą, niepodzielną monarchię. Ta mroczna postać średniowiecza patrzyła na religię jak na obowiązkowe zarządzenie policji, a na duchowieństwo jak na żandarmów. Papież zaś w pojęciu tego pobożnego i bogobojnego króla katolika powinien był reprezentować coś pomiędzy prokuratorem generalnym a komendantem policji. Na życzenie Ferdynanda papież powołał inkwizycję, czyli najwyższy trybunał duchowny, który miał na celu po pierwsze wysławiać Boga, a po drugie ścigać heretyków i odstępców od wiary. Od świętej inkwizycji szczególnie srodze cierpieli Maurowie i Żydzi. Żydów czcigodny Iłowajski rozpatruje w jednym rozdziale ze szlakami handlowymi, przypuszczalnie sądząc, że to także coś w rodzaju dróg lub komunikacji wodnej. Ale Żydzi nie byli drogami, lecz osobliwym narodem, który przy każdym obrocie koła historii zawsze cierpiał. Święta Inkwizycja, rozpalając ogniska w imię chwały Bożej, nie czyniła Żydom żadnych ograniczeń. To też idea katolicyzmu w jednakowy sposób umacniała się popiołem spalonych Maurów, Żydów i chrześcijan, politycznych wrogów Ferdynanda. Ten świętobliwy monarcha, nawiasem mówiąc, umarł okropną śmiercią. Żywcem zjadły go wszy.